czy wszechświatem rządzi przypadek. No i chyba zrujnuję cały wykład, jeżeli od razu odpowiem na to pytanie, że no nie rządzi, dlatego że ja tu przypadkiem nie jestem. Dlatego, że no, przyjaźń i sympatia nie są przypadkiem, a one są powodem, że właśnie tutaj dzisiaj jestem. No więc wróćmy mimo wszystko do tego tematu. Zamiast wstępu przeczytajmy powoli ten tekst. To, że nasze życie rozgrywa się w czasie i przestrzeni, jest truizmem. Ale rzadko zwracamy uwagę na fakt, że nasze życie jest utkane z prawdopodobieństw. Spójrzmy na dowolnie wybrany przeżyty dzień, choćby dzień wczorajszy. Ile w nim przypadków, wydarzeń, które stały się, choć nie musiały się stać. W większości z nich nawet nie zarejestrowaliśmy w naszej świadomości. Na przykład, ilu wczoraj ludzi mijaliśmy na ulicy? Ilu z nich nigdy więcej nie spotkamy? A ile ważnych wydarzeń w naszym życiu zawdzięczamy tak zwanemu zbiegowi okoliczności, czyli przypadkowi? Areną naszego życia jest nie tylko czasoprzestrzeń, lecz w nie mniejszym stopniu także przestrzeń prawdopodobieństw. I w tej przestrzeni prawdopodobieństw będziemy się przez najbliższe kilkadziesiąt minut poruszać. A więc, czy wszechświatem rządzi przypadek? Zacznijmy od początku. Są dwie rzeczy widoczne na tym obrazku, które zajmują szczególne miejsce w strukturze wszechświata. To są oczywiście wielkie galaktyki. Bez nich wszechświat nasz nie byłby tym, czym jest, ale też i życie we wszechświecie. Ta helisa białka, dzięki której jesteśmy. Jak to możliwe, że takie struktury, tak skomplikowane jak galaktyki i białko, jak struktura DNA, którą tu widzimy, jak to jest możliwe, żeby one zaistniały we wszechświecie? Jaki musiał być początek świata, żeby mogły powstać tak skomplikowane struktury? I dzisiaj wiemy, i na pewno Państwo już o tym nieraz słyszeli, że warunki początkowe wszechświata musiały być niezwykle harmonijnie zestrojone, ażeby utrafiły dokładnie w ten punkt, tak jak te strzały na tym rysunku, w dziesiątkę, żeby z tego punktu począwszy ewolucja mogła się tak potoczyć, żeby te struktury zaistniały. Te warunki musiały być bardzo szczególne. Strzałki musiały trafić dokładnie więcej niż w dziesiątkę, w centralny punkt tej dziesiątki. Popatrzmy na ten wykres. Mianowicie ten wykres przedstawia jakie najbardziej standardowe modele kosmologiczne. Tutaj mamy na tej osi czas. Tutaj jest taka średnia odległość między galaktykami, tak zwany czynnik skali. Wszystko zaczęło się od wielkiego wybuchu i ewolucja się mogła potoczyć różnymi sposobami, zależnie od warunków początkowych, od tego, co tu się zdarzyło. I nasz wszechświat rozwijał się w ten sposób, że gdzieś pomiędzy tymi czarnymi liniami on ewoluował. I to zależy od początkowych warunków tutaj w tym punkcie. Jeżeli te warunki początkowe by były odrobinę inne, ta prędkość początkowa pierwotnego wybuchu byłaby trochę mniejsza niż była, to świat by się nie rozszerzał w nieskończoność, tylko prędko zapadłby się do końcowej osobliwości i wiek wszechświata, ten odcinek, byłby tak krótki, że nie zdążyły powstać galaktyki, gwiazdy i nie mogłoby powstać życie. Gdyby natomiast prędkość rozszerzania się wszechświata na początku była odrobinkę większa niż była, to świat by się rozszerzał bardzo szybko i
poszedłby tą linią rozwoju. Rozszerzanie byłoby tak prędkie, że przeciwdziałałoby przyciąganiu grawitacyjnemu i nie mogłyby powstać galaktyki. A jakby nie powstały galaktyki, to również nie powstałyby gwiazdy, nie powstałoby życie. Czyli jak powiadają kosmologowie, te rozwiązania przyjazne dla życia, friendly for life, to są tylko te rozwiązania, które mieszczą się wewnątrz tych dwóch czarnych linii. I nasz świat rzeczywiście tak tutaj się rozwijał. Ta różnica na początku, to drobne odchylenie od tych początkowych warunków, które rzeczywiście miały miejsce, tu jest napisany wzorek, który mówi tyle, że gdyby ta prędkość początkowa była mniejsza lub większa o taki maleńki ułamek od tego, co miało miejsce rzeczywiście teraz, 10 do minus 57 to jest 1 podzielone przez 1,57 zer. Strasznie malutka wielkość. Gdyby o taką maleńką wielkość początkowe warunki były nieco inne, to życie by nie mogło powstać. No więc bardzo to szczególne warunki musiały być zrealizowane na początku. Chyba wysiadło i przypadek się zdarzył. Ale mamy tutaj, chyba bateria wysiadła, bo nie świeci czerwono. Ale nic, mamy tutaj komputerek. O. To jest rysunek zaczerpnięty z książki Rogera Penrose'a, którego tam mamy w górnym rogu. On sam bardzo ładnie rysuje i dlatego jego książki są obfitują w takie obrazki. On tutaj właśnie ilustruje na tym rysunku to niezmiernie precyzyjne zestrojenie warunków początkowych. Wyobraźmy sobie Pana Boga albo Demiurga, który ma przed sobą wszystkie możliwe warunki początkowe, które może wybrać do stworzenia świata. Ta ciemna kropeczka to są te warunki początkowe, z których świat rzeczywiście wystartował. I on się pyta, jakie jest prawdopodobieństwo, żeby Pan Bóg rzucając szpilką dowolnie, przypadkowo trafił tą szpilką na te właśnie warunki początkowe. Czyli jakie jest prawdopodobieństwo, żeby przypadek zadecydował o tym, że nasz wszechświat wystartował z tych, a nie innych warunków początkowych. I Roger Penrose oszacowuje, że prawdopodobieństwo wyraża się takim ułamkiem. Jeden podzielone to jest jeszcze mniejszy ułamek niż tamten, który widzieliśmy na poprzednim rysunku. 10 do 10 do 123. Z taką niezmierną precyzją musiałby wybierać warunki początkowe Pan Bóg na początku. Penrose nie twierdzi, że rzeczywiście Pan Bóg wybrał te warunki. Nie wiemy, skąd, jakie przyczyny tam zadziałały, ale chce zilustrować niezmiernie małe prawdopodobieństwo losowego wybrania warunków początkowych wszechświata. To jest inny obrazek, może mniej efektowny, ale też z książki Rogera Penrose, który ilustruje właśnie to bardzo szczególne zestrojenie warunków początkowych. Na początku tutaj jest symbolicznie narysowany wielki wybuch, potem świat się rozszerza, potem wyobraźmy sobie, że zmierza do drugiej osobliwości i ta druga osobliwość jest zupełnie inna niż początkowa. Tu jest wszystko bardzo delikatnie i dokładnie zestrojone, a tu jest bardzo chaotyczne. Penrose wyjaśnia to w ten sposób, że entropia grawitacyjna na początku, miara tego uporządkowania na początku, tej szczególności warunków początkowych, była bardzo mała, a na końcu jest bardzo duża. I Penrose jeszcze dalej wysuwa hipotezę, że czas właśnie dlatego we wszechświecie płynie, że na początku była mała entropia, małe, bardzo dokładne zestrojenie, a potem jest dowolne. I że to ukierunkowuje bieg czasu. Taka jest hipoteza Penrose'a. Tutaj na tym rysunku to troszkę bardziej w inny sposób wyjaśnia. Otóż tu jest
wielki wybuch. Ten, który na tym rysunku jest tylko punktem, tu jest rozciągnięty i widzimy, że tu jest wszystko gładkie, bardzo szczególne. Natomiast końcowa osobliwość jest taka bardzo chaotyczna, dowolna. I to jest bardzo mało prawdopodobny scenariusz, ale dzięki niemu właśnie tu istnieje czas, że jest to ta różnica w cudzysłowie potencjałów między uporządkowaniem na początku i chaosem na końcu. A to jest rysunek, gdzie początkowa i końcowa osobliwość są tak samo poszczępione i on powiada, że to jest znacznie bardziej prawdopodobny scenariusz, ale ten się zrealizował, a ten nie. Pojęcie uporządkowania i pojęcie właśnie tego płynięcia czasu od uporządkowania do nieuporządkowania jest mierzone funkcją, która w fizyce się nazywa funkcją entropii. Na początku była minimalna entropia, niekoniecznie ta grawitacyjna, o której mówił Penrose, ale w ogóle entropia. I ona z chwilą, gdy mamy, to jest prawo fizyki, druga zasada termodynamiki, gdy mamy małą entropię, ona natychmiast zaczyna rosnąć i wyznacza w ten sposób kierunek upływu czasu, strzałkę czasu. To jest kierunek wzrostu entropii. To jest właściwie praktycznie jedyne prawo fizyki, jakie znamy, które jest czułe na kierunek upływu czasu. Jeśli byśmy wzięli dowolne prawo fizyki, na przykład klasycznej, i zmienili kierunek czasu, czyli w równaniach t, którym oznaczamy czas, zamienili na minus t, to wtedy w tym prawie nic się nie zmieni. Natomiast jedyne prawo, które jest czułe na zmianę czasu, to jest właśnie wzrost entropii, druga zasada termodynamiki i dlatego sądzimy, że ono odpowiada za kierunek czasu. I w ten sposób właśnie historia wszechświata zaczęła się dziać, że ta entropia na początku była mała, zaczęła rosnąć i w ten sposób mogła zacząć narastać historia wszechświata. I tu jeszcze mamy obrazek, który ilustruje osiągnięcia dzisiejszej kosmologii od pierwszego początkowego wybuchu aż do chwili obecnej. To jest symboliczny rysunek, który poprzez te szczególne ery świat się rozwija, ta strzałka czasu kontynuuje swój bieg. No, jak wiemy, dzisiejsza kosmologia rekonstruuje scenariusz, co się działo w której epoce. Wyjaśnijmy trochę dokładniej działanie drugiego prawa termodynamiki. Możemy sięgnąć myślą do naszego własnego pokoju. Tu jest gabinet, widzimy bardzo starannie uporządkowany. Wiemy wszyscy, ile trzeba wysiłku włożyć, żeby taki porządek w swoim pokoju utrzymać. Ale zostawmy sprawę biegowi czasu. Co się stanie? Nic nie musimy robić. A na pewno właśnie płynie sobie czas i na końcu będzie coś takiego. Chaos się robi. Sam. Działa druga zasada termodynamiki. Tutaj tak dość ironicznie ten karykaturzysta napisał, że to jest Wydział Entropii na Uniwersytecie. Właśnie tak wygląda laboratorium, który się bada entropię. Bardzo zabawna karykatura, ale proszę zwrócić uwagę, tutaj jest czas. Właśnie narastanie bałaganu jest miarą czasu. Tutaj trzeba się wysilić, żeby zrobić porządek, a tutaj wystarczy zostawić pole do działania przypadkowi i samo się tak zrobi. Druga zasada termodynamiki działa także w ten sposób. Rządzi przemianami cieplnymi, bo ciepło to jest energia kinetyczna, ruch cząstek. Ruch się odbywa w sposób chaotyczny. No i zapaszmy sobie herbatę, czy w tym wypadku kawę. Bardzo smakowicie tutaj wygląda. Jeszcze ta para wychodząca jeszcze dodaje nam pewnej atrakcyjności. Chciałoby się nie tylko napić, ale i powąchać. Ale zostawmy tę kawę samej sobie. Wyobraźmy sobie, że zadzwonił telefon. I zamiast pić kawę musieliśmy odbyć długą rozmowę i w międzyczasie zaczęły działać procesy fizyczne, entropia zaczęła rosnąć, a po jakimś czasie wracamy do pokoju i jest kawa zimna, osiągnęła maksimum entropii. Mianowicie temperatury między kawą i otoczeniem
wyrównały się, otoczenie lekko się podgrzało niezauważalnie, bo jest masa powietrza ogromna. Natomiast kawa zrównała swoją temperaturę z temperaturą otoczenia, no i jest zimna, lura, nie da się jej pić. Taki stan, gdzie entropia już nie może rosnąć, bo jest maksymalna, tutaj temperatury się wyrównały, nazywa się stanem równowagi i układy fizyczne odizolowane, pozostawione samym sobie dążą do stanu równowagi, do maksimum entropii. Czyli na przykładzie filiżanki kawy możemy sobie robić doświadczenia z czasem. Tak płynie czas i tak się starzeje nasz organizm. Entropia organizmu niestety rośnie, a gdy osiągnie maksimum, gdy temperatura ciała zrówna się z temperaturą otoczenia, no to trzeba będzie już pomyśleć o pochówku. Przemiany cieplne są typowo zjawiskiem statystycznym. Mamy dużo cząstek i one poruszają się ruchami chaotycznymi. I gdy mierzymy temperaturę, to w pewnym sensie mierzymy właśnie energię kinetyczną tych cząstek. Gdybyśmy mieli tylko jedną cząstkę, to nie moglibyśmy zmierzyć średniej energii kinetycznej danej substancji i pojęcie temperatury by nie miało sensu. Dlatego, że ono ma sens tylko wtedy, gdy mamy masę statystyczną cząstek. Podobnie jest z pojęciem entropii. Entropia jest zjawiskiem, prawo wzrostu entropii jest zjawiskiem statystycznym i tylko ma wtedy sens, gdy jest dużo jednostek. Tasowanie kart jest zabiegiem statystycznym. Musi być dużo jednostek, dużo kart, wtedy możemy potasować. Jakby była jedna karta, as pikowy, to się jej nie potasuje. Wtedy pojęcie tasowania traci sens. I dlatego czas na tej samej zasadzie jest pojęciem statystycznym. Żeby czas płynął, musi być wiele cząstek. Na szczęście we wszechświecie, czy na szczęście, czy na nieszczęście, bo z czasem stale walczymy. We wszechświecie jest bardzo dużo cząstek elementarnych i nie musimy się obawiać, że w pewnym momencie czas się zacznie cofać, bo wprawdzie teoretycznie by było to możliwe, ale statystycznie prawdopodobieństwo jest niezmiernie mało prawdopodobne. A jeżeli prawo wzrostu entropii jest statystyczne, czas jest statystyczny, no to z tym jest związane zjawisko przypadku. Statystyka wtedy ma sens, gdy mamy statystykę rozmaitych przypadków. I zatem musimy sobie zadać pytanie, co to jest przypadek? Żeby dowiedzieć się, czy on rządzi wszechświatem, czy nie, musimy najpierw zastanowić się, co to jest przypadek. No więc zastanówmy się. Musimy trochę sięgnąć do rachunku prawdopodobieństwa, ale to jest jedyna plansza, na której jest troszeczkę podstawowej, elementarnej matematyki, rachunku prawdopodobieństwa. Typowym zjawiskiem statystycznym, którym rządzą prawa prawdopodobieństwa, jest rzucanie kostką. Załóżmy, że kostka jest idealna, niesfałszowana, że jest dokładnie wyważona i musimy zbudować matematyczny model rzucania kostką. Więc najpierw musimy zdefiniować coś, co matematycy nazywają przestrzenią prawdopodobieństwa. Ta przestrzeń prawdopodobieństwa w wypadku rzucania kostką to są wszystkie możliwe wyniki. Możemy wyrzucić 1, 2, 3, 4, 5 albo 6. To jest wszystkich możliwych przypadków 6 jest i one są punktami, jest tych punktów 6 w przestrzeni prawdopodobieństwa. Oczywiście gdybyśmy mieli inne zjawisko statystyczne i budowali jego model, to ta przestrzeń prawdopodobieństw będzie inna, bogatsza. I teraz następny krok. Każdemu z tych przypadków, czyli każdemu punktowi przestrzeni prawdopodobieństw, przypisujemy miarę prawdopodobieństwa. Tą miarą podobieństwa wybieramy 1/6. Każde wyrzucenie każdego wyniku obdarzamy miarą
taką samą, 1/6, taką samą, dlatego że właśnie cząstka jest idealnie wyważona i nie faworyzuje żadnego wyniku. Ta funkcja rozkładu, bo tak to nazywamy, ma spełniać jeden warunek, to znaczy suma wszystkich tych możliwych prawdopodobieństw, jest ich tutaj 6 tych punktów, więc 6 takich 1/6 musi się równać 1. Dlaczego? No bo zanim przystąpimy do rzucania kostką, to wiemy, że jakiś wynik musi być osiągnięty. 1 to jest pewność, a więc mamy pewność, że jeden musi być, że suma wszystkich możliwych prawdopodobieństw jest 1. Powiadamy, że jest, że ta funkcja prawdopodobieństwa jest unormowana do 1, tak się mówi w żargonie matematycznym. No i zaczynamy rzucać kostką. I możemy takie doświadczenie sobie łatwo zafundować w domu. Rzucamy kostką i zapisujemy wyniki. I im dłuższa seria rzutów, tym bardziej względna częstość wyrzucenia na przykład 6 zbliża się do 1/6. Jeśli byśmy rzucili 10 razy, to ta 6 nam może wypaść 2-3 razy i tak dalej. Ale jeśli rzucimy 1 000 000 razy, to jest prawie pewne, że 1/6 wyników da nam wyniku 6. Bo takie jest właśnie prawdopodobieństwo. A więc to jest ważne stwierdzenie. Im dłuższa seria rzutów, tym bardziej względna czystość przybliża się do 1/6. I teraz tak, to wszystko, co jest tutaj na górze tej planszy, to jest czysta matematyka, bez odniesienia się do świata. Po prostu definiujemy jakąś przestrzeń, rozkład prawdopodobieństwa i to jest czysta matematyka. Ale to, im dłuższa seria rzutów, tym bardziej względna czystość przybliża się do 1/6, to jest cecha świata, a nie matematyki. Możemy sprawdzić, rzucając rzeczywistą kostką, czyli czymś, co należy do świata. I ten wynik to jest wynik doświadczalny. To jest własność świata. I tę własność nazywamy częstościową stabilnością świata. Gdyby świat nie miał tej własności stabilnej stabilności częstościowej, to nie można by do niego stosować rachunku prawdopodobieństwa. Dlaczego świat ma taką własność, a nie jakąś inną? No nie wiemy, taki jest. Ale musimy to założyć, bo inaczej prawdopodobieństwo nie działałoby, a jednak działa. I tu jest, widzimy już, no, pierwsza taka nasza konfrontacja z pojęciem przypadku. Że przypadek to nie jest takiego coś, co spada z nieba nie wiadomo skąd. Jest to część matematycznej teorii. Dlatego, że jedyna rozsądna definicja przypadku jest tutaj. Przypadek to jest zdarzenie, które prawdopodobieństwo, jak fizycy je nazywają, czy matematycy, a prioryczne, nie będę wyjaśniał, co to znaczy, jest mniejsze od jedności. Jeżeli prawdopodobieństwo jakiegoś zdarzenia jest równe 1, to znaczy na pewno się zdarzy. A jeśli jest mniejsze od zdarzenia, to nie na pewno się zdarzy, czyli jest przypadkiem. Więc jeśli prawdopodobieństwo jakiegoś zdarzenia jest 1/6, to jest mało prawdopodobny przypadek. Jeśli jest 4/6, jest bardziej prawdopodobny przypadek. Więc widzimy, że przypadki się mierzy właśnie miarą prawdopodobieństwa, czyli krótko mówiąc prawdopodobieństwem. Widzimy zatem, i to jest pierwszy ważny wniosek naszego dzisiejszego rozważania, że przypadki to nie jest coś, co nie wiadomo skąd się pojawia. Przypadki są bardzo dokładnie wkomponowane w matematyczność świata. Świat jest matematyczny i przypadek jest dobrze zdefiniowany tylko wtedy w ramach tej matematyczności świata. I długa historia tworzenia się rachunku prawdopodobieństwa, on powstawał powoli. Pierwsze zarysy w starożytności, a dopiero w czasach nowożytnych Pascal i Fermat dali podstawy do rachunku prawdopodobieństwa. Jego sformalizowanie to było dopiero w wieku XX, pełne sformalizowanie, teoria miary, tak zwana probabilistyczna. I cała ta historia rachunku prawdopodobieństwa, to możemy ją odbierać jako pewnego rodzaju próbę oswajania przypadku.
że przypadek to nie jest coś takiego, co występuje na dziko, jak się mu tylko podoba. On jest wkomponowany w strukturę matematyczną wszechświata. Przyjrzyjmy się temu bliżej, żeby tę rolę przypadku jeszcze dostrzec. Na tym obrazku widzimy dwóch panów, którzy usiłują postawić ołówek tak, żeby stał pionowo na szpicu. To jest skazane na niepowodzenie, dlatego że wprawdzie tym układem rządzą prawa statyki klasycznej, klasycznej fizyki, ale wiadomo, że postawienie ołówka na szpicu to jest pewien układ fizyczny, ale to jest jego stan niestabilny. Jak tylko postawimy, to on zaraz upadnie. Dlaczego upadnie? No bo będą różne tam działały przypadki. Taki ruch powietrza, jakiś tam przejedzie samochód pod oknem i spowoduje falę akustyczną, która sprawi, że spadnie ołówek w tę, a nie inną stronę. To, że spadnie, to wiemy na pewno, bo to jest prawo fizyki, statyka. Natomiast w którą stronę ołówek spadnie, jest wynikiem przypadku. Jaki tam przypadek akurat wtedy zadziała? Matematycznie cały układ jest opisywany matematycznym równaniem, a te działanie tych przypadków, które powodują, jak spadnie ołówek, jest wpisywane przez warunki początkowe tego równania, zadawane jest. I teraz proszę zwrócić uwagę, że gdyby nie te przypadki, to prawo fizyki by nie mogło zadziałać, bo ołówek by nie wiedział, w którą stronę spaść. Muszą być przypadki, żeby świat mógł funkcjonować. I te przypadki są tu wkomponowane w warunki początkowe tego równania. Tutaj mamy układ stabilny dla porównania, wahadło. Stabilny, bo jeżeli wychylimy to wahadło, to ono wróci na to samo na ten sam punkt, do tego samego położenia. Tutaj, jeśli byśmy postawili ołówek i lekko go popchnęli, to on już nie wróci, upadnie. Więc to jest stabilne, to jest niestabilne. Tutaj mamy układ równań, dosyć prosto wyglądających, trzy równania różniczkowe, tak zwany układ dynamiczny Lorentza, który w naszym życiu odgrywa dosyć ważną rolę, bo jest odpowiada ten układ za, opisuje turbulencje w atmosferze, turbulencje w gazie w atmosferze. I to jest układ właśnie wysoce niestabilny. Dlatego jest tak trudno przewidywać pogodę, bo małe zaburzenie może spowodować zupełnie inne zachowanie się układu. Mówią w tym kontekście specjaliści o tak zwanym efekcie motyla, że jeżeli w Chinach motyl poruszy skrzydłami, nie lekko zaburzy układ, to efekt w Polsce może być taki, że się pogoda zmieni, bo ten układ jest tak wysoce niestabilny. Więc widzimy, że przypadki odgrywają bardzo istotną rolę, ale są bardzo ściśle wbudowane w działanie przyrody. Tu mamy inne przypadki, przykłady układów stabilnych i niestabilnych. No tutaj wyraźnie widać, że to położenie jest stabilne, a to niestabilne. Tutaj mamy jeszcze inny przykład stabilności i niestabilności. Ciekawszy jest ten rysunek. On tutaj przedstawia na wykresie różne możliwe zachowania jakiegoś układu dynamicznego, czyli układu równań. Tu są warunki początkowe, a każda linia tutaj, tych linii jest gęsto, ale każda linia jest tu jakimś rozwiązaniem, czyli układ się może tak, a nie inaczej zachowywać, albo tak, albo pójdzie tu. A tu są warunki początkowe. I jeśli byśmy, powiedzmy, że układ się zachowa, że pójdzie tu, ale lekko zaburzymy warunki początkowe, minimalnie, to układ może pójść zupełnie w innym przypadku. I coś takiego nazywa się chaosem dynamicznym. Jeżeli dowolnie małe zaburzenie układu powoduje zupełnie inne zachowanie się układu w przyszłości, to nazywamy chaosem dynamicznym. I co więcej, taki chaos jest niezmiernie ważny, bo dzięki niemu może istnieć twórczość w przyrodzie. Gdyby nie było układów niestabilnych, gdyby było wszędzie tak jak tutaj, to układ stoi w miejscu i nic się nie dzieje.
Natomiast tutaj się zaczynają dziać różne ciekawe rzeczy. Oczywiście nie w takim prostym przypadku, ale gdy układ jest bardziej skomplikowany, to zaczynają się dziać dziwne rzeczy i mogą powstać nowe struktury we wszechświecie. Proszę o przykład, już jest. Odrobina chaosu tego dynamicznego jest niezbędna do twórczości, do powstawania nowych struktur we wszechświecie. Proszę popatrzeć na ten fraktal. To jest bardzo proste równanie, gdzie niestabilność produkuje rozmaite kształty. Bardzo proste zresztą równanie. Bardzo to przypomina drzewa. Każde drzewo jest takim fraktalem i w zasadzie na tej samej zasadzie funkcjonuje. Ale tutaj mamy przykład jeszcze znacznie ciekawszy, bo już dzisiaj znana nam z poprzednich slajdów spirala DNA. I ona także funkcjonuje i istnieje dlatego, że sporo chaosu dynamicznego jest wbudowane w jej strukturę. Więc coś, co składa się z przypadków, a te przypadki są ściśle wkomponowane w prawa przyrody. To jest jeszcze inny przykład takiej już bezinteresownej, bo to nie służy na razie niczemu, ale tylko po prostu kontemplacji piękna. To jest fragment tak zwanego fraktala Mandelbrota. Bardzo proste równanie. Mamy je napisane tutaj na dole. Jak się taki fraktal tworzy? Bierze się dowolną liczbę zespoloną, podnosi się ją do kwadratu, dodaje się drugą liczbę, a wynik się wstawia z powrotem do tego równania i tak w kółko. Taka iteracja powstaje. I jeżeli odpowiednio długo się komputerowi każe coś takiego robić, to powstaje taki rysunek. Bardzo, bardzo piękny, bogaty, ale on ma bardzo ciekawą własność. Mianowicie weźmy jakiś mały fragment, powiedzmy, ja wiem, taki fragment tutaj tego i spróbujmy go powiększyć. I co otrzymamy? Zwielokrotniony ten sam rysunek i możemy, bo to równanie iteruje, więc ono bez końca tworzy dalej. Możemy z tego rysunku wziąć kawałek i kazać komputerowi powiększać to i będzie i tak można jechać bez końca. Widzimy, jakie bogactwo kształtów w takim prostym równaniu się tworzy. Dzięki czemu? Dzięki właśnie tej niestabilności, która tam jest zakodowana. Można powiedzieć, że to jest obraz, jak przypadek działa. No i dochodzimy do czegoś w rodzaju konkluzji. W siatce praw przyrody są, obrazowo mówiąc, wolne miejsca. No w ogóle pojęcie siatki praw przyrody to jest pewien też obraz, pewna metafora. Są w tej siatce przyrody wolne miejsca, które mogą być wypełnione przez przypadki. I tych przypadków jest dokładnie tyle, ani mniej, ani więcej, ile jest konieczne do tego, by prawa przyrody mogły funkcjonować. To jest zdjęcie z wnętrza krateru na Wyspach Kanaryjskich. No, tutaj działają rozmaite siły geologiczne, które też opisywane są jakimiś skomplikowanymi równaniami, ale widzimy, że tutaj tych przypadków jest masę, dlatego że cały konkretny kształt takiej skały, czy tego akurat, że ten kamień się tu znalazł, a ten tu i że ma taki kształt, to jest jedno prawo przyrody, ale różne działania tych warunków początkowych dawały różne efekty i dzięki temu ten krajobraz jest bogaty. Oczywiście to samo działa nie tylko we wnętrzu krateru na Wyspach Kanaryjskich, ale działa wokół nas, wszędzie. Jesteśmy rzeczywiście utkani ze współdziałania tych dwóch rzeczy, praw przyrody i przypadków. Dlaczego boimy się przypadku? Chyba część odpowiedzialności za to ponosi Arystoteles. Arystoteles twierdził, że nauka jest nauką wtedy, gdy wykrywa przyczyny różnych zjawisk. Zadaniem nauki jest wykrywać ciągi, łańcuchy przyczyn, skutków. A przypadek według niego to jest coś, co przerywa taki ciąg przyczyn. Wprowadza przypadkowe jakieś zdarzenie, łamie tą przyczynowość i wtedy już ciąg wyjaśnień przyczyn i skutków się załamuje i dlatego
Arystoteles twierdzi, przypadek nie może być przykładem nauki. Jest przypadek, jest jakimś wkroczeniem irracjonalności do struktury świata. A wiemy, że Arystoteles odegrał ogromną rolę w rozwoju nauki i, no i przejęliśmy od niego chyba ten pewien lęk od przypadku, o przypadku i lęk przypadku i nam się wydaje, że no właśnie przypadek to jest coś takiego, co łamie wyjaśnienia, co przeszkadza wyjaśnić, uniemożliwia wyjaśnienie przyczynowe i dlatego chyba boimy się przypadków. Ale to, co powiedziałem dotychczas, pokazuje, że tak nie jest. Że przypadki są wmontowane w strukturę wszechświata i bez nich by się tego wszechświata wyjaśnić nie dało. Weźmy innego wielkiego myśliciela, spadkobierca Arystotelesa, świętego Tomasza z Akwinu. On napisał wielkie dzieło pod tytułem Summa contra Gentiles. Tutaj i w rozdziale 74 ten rozdział ma bardzo taki dla nas aktualny tytuł. Po łacinie, bo to wszystko po łacinie pisane. Quod divina providentia non excludit causam et fortunam. Że Boża opatrzność nie wyklucza działania przez przyczynę i przez przypadek. Fortuna po łacinie jest przypadek w tym wypadku. Mianowicie podaje święty Tomasz z Arystotelesem takie wyjaśnienie, że rzeczywiście w przyrodzie działają łańcuchy przyczynowe i może się zdarzyć tak, że dwa łańcuchy przyczynowe się przecinają. Na przykład, tutaj podaję właśnie ten przykład, zresztą z Arystotelesem również, że idzie sobie człowiek, został wysłany przez swojego pana niewolnik na rynek, aby coś kupić. I tam spotkał na rynku swojego przyjaciela, który przybył na rynek w jakimś innym celu. Jego pan wysłał go po coś innego i oni się przypadkowo spotkali. Mamy tu dwa łańcuchy przyczynowe. Dwóch ludzi idzie w konkretnym celu, bez żadnego przypadku, wiedzą po co, na rynek. Ale łańcuchy ich się przecięły i powstało zdarzenie przypadkowo. Przypadkiem się spotkali. I święty Tomasz w całym tym rozdziale dowodzi, że cała ta struktura związków przyczynowych i jej hierarchiczne uporządkowanie jest rozumnie zamierzona i kontrolowana przez Divina Providentia, przez Pana Boga. Spróbujmy podsumować tę część naszych rozważań. Przypadki są wkomponowane w matematyczną siatkę praw przyrody, są więc elementem matematyczności świata, na tym się rozwodziliśmy przed chwilą. Możemy przejść do następnego wniosku. Przypadek nie wprowadza elementu irracjonalności do historii wszechświata, wbrew Arystotelezowi. Historia wszechświata to współdziałanie konieczności, czyli praw przyrody i przypadku. Też już to już mówiliśmy i to podsumowanie to nam jeszcze raz przypomina. Element przypadku, na przykład chaos dynamiczny, jest niezbędny do twórczości, do tego, żeby powstawały twórcze nowe struktury. A więc bez elementu losowości, czyli przypadkowości, historia wszechświata nie mogłaby się dziać. I teraz pytanie, które często w naszych dyskusjach powraca. Pan Bóg stworzył świat, czy świat powstał przez przypadek? No myślę, że w świetle tego, co dotychczas powiedzieliśmy, możemy dośpiewać sobie próbę odpowiedzi na to pytanie. Mianowicie pytanie brzmi, nieco rozwinięte, czy Bóg kontroluje wszystko? Czy jest coś w dziele stworzenia, co mu się nie udało, albo co mu się sprzeciwia? A może świat, przynajmniej w części, nie jest dziełem dobrego stwórcy, lecz jakiejś złej siły lub jakiegoś antyboga? Czy władza Pana Boga nad światem jest ograniczona właśnie przypadkami? Otóż taka doktryna, tylko w bardziej może zradykalizowanej postaci, że Pan Bóg jest ograniczony, nie wszystko może, była rozpowszechniona w
III i IV wieku po Chrystusie w sekcie tak zwanych manichejczyków. Ta sekta ma dość dobrze ustalone miejsce w historii chrześcijaństwa, bo Wielki Święty, jeden z większych filozofów chrześcijaństwa, święty Augustyn, przez dużą część swojego życia był właśnie manichejczykiem, ale potem odszedł od manichejczyków. Otóż twórcą manicheizmu był niejaki Mani, nazywa się go po grecku Manes, po łacinie Manys, po grecku po łacinie Manes albo Manicheus. Prawdopodobnie nie było to jego imię własne, którego nie znamy, lecz rodzaj tytułu, który sobie nadawał, rodzaj proroka. Działał w Babilonie ze zmiennym szczęściem. Głosił tą swoją nową religię na dworze królewskim, zdobył przychylność jednego z władców, ale ten władca rządził krótko, jego następca wtrącił Maniego do więzienia i tam w oczekiwaniu na wyrok śmierci zmarł. Ale sekta manicheizmu bardzo była wtedy rozpowszechniona. Ona przejęła część swojej doktryny od modnych wówczas kierunków zwanych gnostycyzmem. I co głosiła? Otóż głosiła przekonanie o istnieniu dwóch przeciwnych sobie zasad. Zasady dobra i zasady zła. To przekonanie przebierało różne formy. Był dualizm taki dobra i zła radykalny, który przyjmował Boga dobra i Boga zła, więc było dwóch bogów. Był dualizm trochę złagodzony, w którym Bóg zła jest Bogiem w jakimś sensie słabszym, aż do postaci niejako rozrzedzonej, w której istniał Pan Bóg, ale ograniczony elementami zła i na przykład tym elementem ograniczającym była materia. Manicheizm, bo to były różne odmiany tego gnostyckie, manicheizm głosił raczej ten dualizm radykalny i ubierał go w rozmaite magiczne i mitologiczne formy. I on się dosyć szerzył w tym w pierwotnym chrześcijaństwie do tego stopnia, że nieco potem w Hiszpanii powstała sekta Pryscyliana, która przejęła część doktryny właśnie manichejczyków. I ponieważ ona się bardzo rozpowszechniała, zwołano synod, zjazd biskupów do Braga w Hiszpanii w roku 563. I wśród innych spraw dotyczących dyscypliny w kościele zajęli się też sprawą tej herezji Pryscyliana. I to było pierwsze orzeczenie kościoła, dlatego takie dosyć ważne w historii teologii, w którym została zdefiniowana część doktryny o stworzeniu. I wśród kanonów, czyli uchwał tego synodu, znalazło się kilka tych kanonów wymierzonych przeciwko manicheizmowi, przeciwko temu, że nie ma dwóch bogów, nie ma siły dobra i zła, Pan Bóg kontroluje wszystko. I to zostało na tym synodzie określone. I potem, tu są przykłady tych kanonów, dość ciekawe dla nas, może trochę nawet z naszego punktu widzenia, troszkę zabawny właśnie. Kanon 11. Jeśli ktoś potępia małżeństwa ludzkie i ze wstrętem odnosi się do rodzenia potomstwa, jak tego uczył Manes i Pryscylian, niech będzie wyklęty. Dlaczego? No bo jeśli materia jest zła, sprzeciwia się Bogu, no to nie trzeba mnożyć ludzi, bo to materii przybywa. Jeżeli ktoś mówi, że utworzenie się wszelkiego ciała nie jest dziełem Bożym, lecz sprawą złych duchów, jak mówił Pryscylian, niech będzie wyklęty. Więc Sobór podkreślał, że wszystko, co Pan Bóg stworzył, jest dobre i Pan Bóg wykonuje pełną władzę nad całym wszechświatem. I ciekawe, ja kiedyś sobie zadałem trud poszukać wszystkie orzeczenia Kościoła dotyczące stworzenia świata. I otóż, co jest ciekawe, że Kościół nigdy nie wydał dokumentu, w którym by to, ta doktryna o stworzeniu była w pełni jakoś skodyfikowana. Tylko jeżeli jakieś błędy się szerzyły w danym momencie historii Kościoła, to wtedy jakiś dokument przeciwko tym błędom został wydany, prostujący te błędy. I rzecz ciekawa, w ciągu całej historii Kościoła na wszystkich soborach, które się tym zajmowały, powtarzano to samo, co synod Braga.
Wszystko, co Pan Bóg stworzył, jest dobre. I to było jedyne określenie w tych dokumentach dotyczące stworzenia. Nie było jakichś filozoficznych czy teologicznych opracowań samej idei stworzenia z niczości, tylko podkreślanie, że manicheizm jest błędem. Czy manicheizm, czy jego późniejsze wcielenia. Wszystko jest dobre i Pan Bóg ma wszystko pod kontrolą. No i właśnie to przeciwstawianie przypadku Panu Bogu, że albo Pan Bóg, albo przypadek, jeżeli ktoś wierzy w Pana Boga, to musi zminimalizować albo odrzucić przypadek, odrzucić na przykład teorię ewolucji, bo ona się opiera na przypadkach, bo to się sprzeciwia Panu Bogu, to jest właśnie potępione przez te sobory i synody. Nie ma czegoś takiego, jakiegoś przejawu zła, którego Pan Bóg nie miał pod swoją kontrolą. Po prostu to, co jest z naszego punktu widzenia przypadkiem, to z punktu widzenia Pana Boga jest elementem planu. Co więcej, nawet z naszego punktu widzenia przypadki są wkomponowane w strukturę matematyczną Wszechświata. To jest ta matematyczna struktura Wszechświata, która mnie zawsze fascynuje, o której Albert Einstein często mówił, że on często podkreślał to, co tu jest napisane, to jego słowa, że jedyną rzeczą, którą on by chciał wiedzieć, to znać myśli Pana Boga. Bo gdyby znał myśli Pana Boga, to by znał cały plan stwórczy Wszechświata, ten zamysł Boży, o który mu chodziło. I jak widzimy, w ten zamysł Boży są wkomponowane także przypadki. Dlatego walka z przypadkami z punktu widzenia teologii chrześcijańskiej po prostu nie ma sensu. I co więcej, ona brzmi jak powtórzenie w nowoczesnej wersji herezji manichejczyków. Zresztą taka zwykła ludowa pobożność jakoś to rozumie, że przypadki się nie sprzeciwiają Panu Bogu, bo no właśnie, bo za chwilę powiem, co miałem dokończyć to zdanie. Jeżeli fizycy, to jest jeszcze raz powtórzenie tego, co mówiłem, ale też rodzaj podsumowania, że jeżeli fizycy krok po kroku rekonstruują zamysł Boga, ten, o którym mówił Einstein, to cała historia fizyki świadczy o tym, że Bóg myśli matematycznie. Starałem się ukazać, jaką ewolucję musiało przejść pojęcie przypadku, jak musiało zostać oswojone przez teorię prawdopodobieństwa, aby się wkomponować w logikę tego zamysłu. I jeszcze raz powtarzam, mówiąc obrazowo, w siatce praw fizyki są wolne miejsca na działanie przypadków i jest dokładnie ich tyle, ile potrzeba, by te prawa fizyki mogły rządzić konkretnymi procesami w przyrodzie. Bez tych wolnych miejsc na działanie przypadków, bardzo subtelnie wkomponowany w całą siatkę praw przyrody, równania pozostałyby tylko abstrakcyjnymi formułami, bez możliwości rzeczywistego funkcjonowania we wszechświecie. A niektóre wolne miejsca w siatce praw przyrody na działanie przypadków spełniają jeszcze inną ważną funkcję, jak widzieliśmy, mianowicie umożliwiają zachodzenie prawdziwie twórczych procesów we wszechświecie. I jak wspomniałem, właśnie taka normalna, zdrowa, ludowa pobożność nie pozwala przypadków wyłączać spod kontroli Pana Boga. Na przykład wyobraźmy sobie taką sytuację wymyśloną oczywiście, ale mogę opowiadać w pierwszej osobie, ale jest to przypadek wymyślony. No, wyobraźmy sobie, że moi dziadkowie zapoznali się w ten sposób, że on i ona spóźnili się na pociąg przypadkowo. No i dzięki temu poznali się, pobrali się, no i ja mogłem zaistnieć. W takiej sytuacji ludzie nawet prości powiadają, że dziękuję Panu Bogu za ten przypadek, bo dzięki niemu istnieje. Tak to mogło wyglądać. Spotkali się przypadkiem, bo uciekł im pociąg. Tak wygląda teoria przypadków, oczywiście tylko pewne jej elementy, bo na inne nie mamy więcej czasu.
Tak wygląda teoria przypadków, ale w życiu codziennym, na co dzień, musimy się liczyć z przypadkami i stawiać czoła przypadkom tak długo, jak na tym świecie żyjemy. Dziękuję Państwu. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu profesorowi. Kiedyś czytałem chyba jakieś abecadło ABC profesora Stefana Świeżawskiego i opisywał podobną sytuację, że poznał swoją przyszłą żonę właśnie w Poznaniu. Był raz w życiu i ostatni, po raz ostatni w Poznaniu na jakimś sympozjum, więcej w życiu tam nie był i wtedy poznał swoją przyszłą żonę. Także to profesor Stefan Świeżawski o tym kiedyś opisywał. Proszę Państwa, teraz bardzo byśmy prosili o ewentualne karteczki, pytania. Bardzo proszę. Państwo macie coś, tak? Ale może korzystając z okazji, Szanowni Państwo, że dorwałem się do mikrofonu, pozwolę sobie zadać księdzu profesorowi również kilka pytań, zanim te karteczki do mnie spłyną. Oczywiście z nich również się wywiążę z tego obowiązku, żeby te pytania od Państwa przekazać. Najpierw się w ogóle do czegoś Państwu przyznam, mianowicie jakiś miesiąc temu ksiądz profesor Heller miał w Warszawie wykład o tym samym tytule i co się okazało, że ten wykład był całkowicie inny. Warunki pytanie, początkowe były nieco zaburzone i ta trajektoria poszła w innym kierunku. Ale ja obawiam się, że to było zaplanowane, a nie tak przypadkowo zupełnie. Więc ja sobie oczywiście przygotowałem część pytań. No, muszą mi Państwo uwierzyć na słowo, że one były błyskotliwe, bo ich nie zadam oczywiście, bo one się odwoływały się do tamtej treści wykładu. Ale księże profesorze, na początek tej dyskusji chciałbym zapytać o coś, co właściwie ksiądz profesor powiedział, ale to nie wybrzmiało tak, jak mogłoby wybrzmieć. Mianowicie wspomniał ksiądz profesor o teorii ewolucji, o tym, że niektórzy przeciwstawiają przypadkowość, która wpisuje się jakby w teorię ewolucji, przeciwstawiają Panu Bogu, zwłaszcza kreacjoniści, zwolennicy podejścia nazywanego inteligentnym projektem i to wspomnienie manicheizmu miało na celu pokazanie, że ksiądz profesor twierdzi, że kreacjonizm jest herezją. Formalnie rzecz biorąc tak, podpada pod tą doktrynę formalnie, ale chyba w ich intencji jest właśnie coś przeciwnego. Oni raczej dlatego walczą z teorią ewolucji, żeby właśnie zagwarantować miejsce Panu Bogu, ponieważ czasem im zarzucają, zwłaszcza w Ameryce, że starają się do nauki włączać teologię i Pana Boga. Oni ostatnio nie lubią mówić o Panu Bogu, tylko mówią o inteligentnym projekcie, tak zwanym ID. Ale oczywiście to tylko kwestia nazwy, to na to samo wychodzi. I ich intencje są, przypuszczam, jestem pewien, bardzo szczere. Mianowicie, mając pytanie Bóg czy przypadek, oni wybierają Bóg i starają się zminimalizować przypadek albo go wykluczyć, o ile się da, i dlatego walczą z teorią ewolucji, bo teoria ewolucji przypisuje rolę przypadkowi dużą, prawda? Przypadkowe mutacje potem są przez dobór naturalny te złe eliminowane. Natomiast formalnie, jeśli ten przypadek uznać za coś, co sprzeciwia się Panu Bogu, nad czym Pan Bóg nie ma kontroli, no to jest niezgodne z nauką soborów. A jakie jest oficjalne stanowisko Kościoła, bo to też przejawia się, pojawia się to pytanie dość często. Czy jest w ogóle oficjalne stanowisko Kościoła w sprawie teorii ewolucji i kreacjonizmu? W sprawie teorii ewolucjonizmu nie może być oficjalnego stanowiska Kościoła, bo Kościół nie jest instytucją, która ma orzekać, czy dana teoria naukowa jest prawdziwa, czy nie. Byłoby nonsensem, gdyby Kościół orzekał, że teoria grawitacji jest prawdziwa lub nie. To samo dotyczy teorii ewolucji. Kościół może się wypowiadać tylko na ten temat, czy ona jest sprzeczna z niektórymi artykułami wiary chrześcijańskiej. I tutaj myślę, że widzimy, może to jest trochę ironia losu, pewną ewolucję poglądów Kościoła, czy Kościoła ludzi odpowiedzialnych za Kościół.
mianowicie z początku, to znaczy po pojawieniu się teorii Darwina, zresztą nawiasem, że zaraz z początku nie było żadnych kontrowersji. Nawet w dniu pogrzebu Darwina, on został pogrzebany w opactwie westminsterskim, no więc gazety londyńskie wtedy podkreślały, jak to badacz, człowiek, który podkreślał racjonalność stwórcy i tak dalej, został w katedrze pochowany. Dopiero potem wybuchły zastrzeżenia i rzeczywiście Kościół katolicki z początku się odnosił z dużą rezerwą. A potem coraz ta rezerwa topniała. Encyklika Humani Generis już papieża Piusa XII wyraźnie zezwalała na teorię ewolucji pod pewnymi warunkami, no, że się tej ewolucji nie będzie traktowało jako czynnika, który zastępuje Pana Boga. No a potem takie najbardziej autorytatywne wypowiedzenie się to była Jana Pawła II, który w słynnym przemówieniu w 1996 roku stwierdził, że nie ma sprzeczności między ewolucją i nauczaniem Kościoła. Także oczywiście Kościół nie może nikogo zmusić do przyjmowania na ewolucję. Jak ktoś nie chce, to nie musi. Kościół może zmusić, w cudzysłowie, żeby ktoś przyjmował tajemnicę Trójcy Świętej. Jak nie przyjmuje, to nie jest członkiem Kościoła. Ale do teorii ewolucji to nie jest jego rzecz. Nie tak. Doszukuje się sprzeczności. Tak. A wspomniał się profesor o tym przemówieniu papieża. Czy to jest to samo przemówienie, w którego powstaniu miał ksiądz profesor osobisty udział, czy to jest inne? Nie, to jest inne. Bo nawiązuje do fragmentu jakby wywiadu, który z księdzem profesorem został niedawno opublikowany, książki Wywiad Rzeka, który ksiądz profesor opisuje, w jaki sposób wpływał na przemówienia Jana Pawła II, ale może zachęcam Państwa do samodzielnej lektury. Widzę, że pytania spłynęły. Nie, może przekażę, ale ja... Pierwsze pytanie. Co by się stało ze wszechświatem, jeżeli temperatura by się wyrównała? Krótko już. No jest taka teoria, ona już powstała w drugiej połowie XIX wieku, tak zwana koncepcja śmierci cieplnej wszechświata. Wtedy jeszcze nie było kosmologii w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, czyli nie było tych matematycznych modeli kosmologicznych zbudowanych w oparciu o teorię względności, ale były właśnie próby rozciągania drugiej zasady termodynamiki na cały wszechświat. No i wielkie sławy fizyki tamtych czasów głosiły teorię śmierci cieplnej wszechświata, że w momencie, gdy gwiazdy ostygną, no to temperatura przestrzeni międzygwiezdnych, jeszcze galaktyk wtedy nie znano, lekko się podniesie, wyrównają się temperatury i nastąpi śmierć cieplna. Żadne procesy fizyczne nie będą mogły się dokonywać. Dzisiaj to trochę inaczej wygląda, bo mamy różne modele kosmologiczne i z grubsza rzecz biorąc mamy dwa scenariusze końca wszechświata, zbudowane już w oparciu o bardziej dokładną znajomość fizyki niż tylko druga zasada termodynamiki sama wzięta. Mianowicie według jednego scenariusza, tak jak pokazywałem w tym modelu na początku Penrose'a, świat się rozpoczyna od osobliwości, rozszerza się, potem się kurczy znowuż. No i wtedy koniec wszechświata jest w drugiej osobliwości, gdzie temperatury będą bardzo wielkie i wszystko zostanie zgniecione w tym kolapsie grawitacyjnym. Natomiast drugi scenariusz to wszechświat się rozszerza szybciej i nigdy nie osiągnie tej drugiej osobliwości, tylko będzie się coraz szybciej w nieskończoność rozszerzał. No i wtedy jego końcem nieuniknionym jest śmierć cieplna wszechświata. Także że jest to pytanie bardzo uzasadnione. Myślę, że tu mamy kolejne ważne pytania. Jedna z pań będących właśnie na publiczności napisała, że jadąc na wykład księdza profesora, spiesząc się rozbiła samochód i czy to był przypadek, a jeżeli tak, to jak go oswoić? To jest prawda, bo ja byłem świadkiem, jak rozbiła ta pani samochód. Tak jest. No, mam nadzieję, że tu nie szykuje się jakiś pozew. Odsyłam do tego obrazka na końcu, gdzie przypadek rozbił właśnie samochód, więc to był przypadek, ale wkomponowany w siatkę
praw przyrody, bo dużo niestabilności na skutek śliskiej jezdni. I w tym wypadku niestabilność nie była twórcza, tylko wręcz przeciwnie. Ale co jest ciekawe, że właśnie samochody się rozbijają, ale nikt nie widział takiej katastrofy, gdzie by się złożyły z powrotem na powrót. I to dlatego właśnie, że działa druga zasada termodynamiki. Jest taka angielska bajka o takim Wańka Pstańka się na polskiej tłumacza po angielsku Humpty Dumpty, który to było jajko takie żywe jajko i on raz spadł i rozbił się i niestety nie mógł się już na powrót sam poskładać, bo właśnie działa druga zasada termodynamiki. Także niestety tu pocieszenie w sprawie tego samochodu. To jedyne, jaki sposób możemy zaradzić, to jest jednak odesłać do ZUS-u i do mechanika. Do PZU. Do PZU, tak. Co według księdza profesora da w sensie praktycznym połączenie mechaniki kwantowej z ogólną teorią względności? Pewnie chodzi tutaj o jakieś wynalazki na przykład. Mam nadzieję, że żadne. Byłyby dlatego, że jeżeli powstawały nowe teorie i ludzie zadawali to pytanie, no takim najlepszym przykładem to jest E równa się MC kwadrat. Czy z tego coś ludzkości przyjdzie, z tego, jak Einstein wymyślił to równanie? No odpowiedź była Einsteina, mam nadzieję, że nie. Bo jakby wymyśliła coś ludzkość, to by była makabra. No ludzkość wymyśliła i powstała bomba atomowa, więc takie zastosowania mogą być. Im bardziej operujemy na głębszych pokładach struktury świata, głębiej w materię, to tym większych energii potrzeba i dlatego tym niebezpieczniejsze to jest. I dlatego na przykład, gdy badamy zderzenia cząstek w CERNie, w wielkich uderzaczach hadronów, to tam są potrzebne ogromne energie, żeby się do tego przebić. Ale jak się coś odkryje nowego, nigdy nie wiadomo, czy tych energii nie da się w jakimś sensie odzyskać. Mamy obawy, mamy nadzieję, a właściwie pewność, że gdy chodzi o połączenie kwantów z teorią grawitacji, to jest tak daleko od naszych możliwości, że możemy się spokojnie tym zajmować, bo musielibyśmy, żeby tam dojść energetycznie, to musielibyśmy o wiele, wiele rzędów wielkości przewyższyć nasze możliwości. Gdybyśmy zużyli całą energię, jaka jest możliwa do osiągnięcia na Ziemi, jeszcze w Układzie Słonecznym, to nie za bardzo by wystarczyło, żeby tam dojść. Kolejne pytanie, jak zestawić fakt, że Bóg jest dobry z kataklizmami, trzęsieniami ziemi i tak dalej? Czy tu należy winić Pana Boga za te rzeczy? Na przykład w Stanach Zjednoczonych, pamiętam, jakiś czas temu powstał pozew przeciwko Panu Bogu. Oskarżony Pan Bóg został przez obywatela Stanów Zjednoczonych o spowodowanie jakiejś katastrofy naturalnej. Bardzo dobry pomysł, bo Amerykanie mają takie pomysły, że ktoś przez całe życie palił papierosa, na końcu zachorował na płuca i oskarża fabrykę o 10 milionów odszkodowania i co gorsze otrzymuje, więc tutaj Pan Bóg był obowiązany do restytucji, gdyby sąd amerykański przyznał coś takiego. Pytanie, żarty na bok, jest oczywiście bardzo trudnym pytaniem, jednym z najtrudniejszych pytań filozofii chrześcijańskiej. Ja tutaj kiedyś chyba miałem specjalny odczyt, jeden z tych cykli pod tytułem Jak usprawiedliwić historię wszechświata i tam próbowałem na to pytanie odpowiedzieć. Prawdopodobnie gdzieś w internecie ten wykład jest zarejestrowany i do obejrzenia, więc gdy kogoś interesuje bardziej to pytanie, to odsyłam tam, a w skrócie mogę powiedzieć, no bo tylko na skrót w tej chwili stać, to jest właściwie jedyna rozsądna odpowiedź na to pytanie, to jest odpowiedź dostarczona przez Leibniza, który uważał, że w
że Pan Bóg zawsze wybiera najlepszą z możliwości. Z tym, że jeżeli ma do wyboru albo będzie stłuczka i samochód zostanie rozbity albo nie, to wybranie tej możliwości, że nie będzie rozbity, wcale nie jest koniecznie najlepszą możliwością, bo Pan Bóg musi brać pod uwagę nie pojedyncze zdarzenia, tylko całą strukturę wszystkich możliwości. Więc ma Pan Bóg przed sobą nieskończenie wiele różnych możliwych scenariuszy historii Wszechświata i wybiera zawsze ten, który minimalizuje ilość zła, a maksymalizuje ilość dobra. I przede wszystkim w tej odpowiedzi Leibniz brał pod uwagę to, że wielkim dobrem jest wolność decyzji, wolna wola. I jeżeli Pan Bóg mógłby stworzyć świat bez zła moralnego, ale musiałby człowiekowi odebrać wolną wolę, bo jest chwilę, gdy go obdarował wolną wolą, to człowiek może się sprzeciwić i robić inaczej. I krótko mówiąc, mając do wyboru świat z wolnością i bez zła i świat ze złem i z wolnością, to za większą dobroć uznał to z wolnością. To jest odpowiedź Leibnica, ona budziła wiele kontrowersji i dyskusji. No ale to chyba jest najgłębsza odpowiedź, jaką znam i jest to niewątpliwie jedna z największych tajemnic. Ja też chciałbym się, że profesorze, zapytać o przypadek w życiu uczonego, ale najpierw teza, że ten przypadek jest, że przypadki w życiu uczonych, przede wszystkim najwybitniejszych uczonych, moim zdaniem mają niewielkie znaczenie. I teraz ilustracja tezy. Kilka lat temu, być może 3, być może 4, byłem w mieszkaniu księdza profesora w Tarnowie. Tam jest taki bardzo stary zeszyt z listą. Ta lista jest bardzo długa. I lista zawiera spis artykułów, publikacji, książek księdza profesora. Wtedy to było około 1150 bodaj. Jestem pewien, że teraz jest tam, mam nadzieję, że nie dwa razy więcej, ale... Jak to moi goście grzebią po moich dokumentach. Ale to ksiądz profesor sam mi pokazał. Tak. To nie był zeszyt, tylko taki blok z kartkami luźno. Tak, być może tak, to była już pamięć, nie ta. Natomiast... Ja zastanawiałem się tak przez jakiś czas, dlaczego ksiądz profesor w ogóle zrobił taką listę, dlaczego ją tak systematycznie uzupełnia. Ta lista miała poprawki, gdy jakaś pozycja była błędnie zapisana, to było skreślenie i tak dalej, poprawki. Były tam wszystkie publikacje, czyli... Ręczę, że wszystkich nie ma, bo do niektórych sam nie dotarłem. No pewnie tak, ale wydawało się, że są wszystkie i to nie tylko księdza profesora. Ta lista była tak długa, Teraz dlaczego w ogóle o tym mówię? Bo jak mówię, zastanawiałem się, skąd to dążenie jakby do spisania tego wszystkiego i przyszło mi do głowy, że to jest taki obraz takiej skrupulatności uczonego, jaką widać u księdza profesora, bo to wydaje mi się, że to nie tylko geniusz matematyczny czy fizyczny odpowiada za to, że ksiądz profesor opublikował tyle prac, osiągnął takie wyniki naukowe i tak dalej, ale również ta skrupulatność, która przejawia się w takich prostych, wydawałoby się, czynnościach, no ale bez niej nie tylko nie udałoby się zrobić listy, ale i zrobić tego, co obejmuje ta lista, czyli takiej tytanicznej, codziennej pracy. Yes. Wydaje mi się, że najwybitniejszych uczonych jednak ta skrupulatność cechuje, tak jak księdza profesora, no i ona jest odporna na działanie przypadków. Ten przypadek tej długiej listy publikacji jest dosyć prosty. Mianowicie to dla celów biurokratycznych. Co roku albo czasem co semestr trzeba przedłożyć dla Rady Wydziału do dziekanatu wykaz publikacji, bo za to przychodzą punkty. Jakbym tego nie zrobił, to by mnie powiesili, dlatego że przyznają mniej punktów uczelni, a wtedy mniej pieniędzy będzie. Czyli no po prostu trzeba to, żeby zminimalizować złe skutki biurokracji, to wolę to mieć spisane w jednym miejscu, niż za każdym razem szukać po książkach, co opublikowałem. To jest główna racja. Poboczna, to może być trochę taka zarozumiałość, że sobie lubię popatrzeć, ile to ja już zrobiłem, ale to jest stonowane, bo jak popatrzę na początek tej listy, to czasem się wstydzę.
Także to ma takie drugie dno. Ale jest prawdą, że systematyczność w pracy naukowej jest niezmiernie ważna. I ja zawsze taką tezę głosiłem, że wolę, na przykład jak ktoś przychodził do mnie z zamiarem pisania doktoratu, to ja wolę mniej zdolnego, a systematycznego i pilnego niż orła, który nic nie robi lub rzadko kiedy co robi. No więc główna część pracy uczonego to jest siedzenie i pracowanie. No. Także nie tylko głowa się liczy, ale to na czym się siedzi. Nie wiem, ile mam jeszcze czasu, panie rektorze, ale najwyżej się państwo na pociąg spóźnią. Do śmierci cieplnej? Nie, dzisiaj, ale mam wrażenie, że najwyżej się państwa spóźnią na pociąg, a to nie zawsze się źle kończy, jak widzieliśmy na dzisiejszym, na jednym ze slajdów. Więc może zadam jeszcze kilka pytań. Ja mam takie pytanie bardzo osobiste. Kiedyś w rozmowie, przepraszam, że mówimy o takich może bardzo, ale to pan Łukasz zaczął, ja bym tak nie wszedł na ten grunt. Wspomniał ksiądz profesor, że teraz pracuje ksiądz profesor dziennie rano chyba tylko 2 godziny. Z czego to się bierze, że tylko 2 godziny? Czy matematyka tak męczy? Czy więcej? Może się mylę? Znaczy jak wchodzimy już w takie moje prywatne znaczenia, znaczy to nie jest żadna tajemnica. Rzeczywiście staram się pierwsze 2 godziny, zmniejszyłem to ostatnio do godziny, nawet na mniej 40 minut, ale czasem robię się godzinę, a jak mi dobrze idzie, to i dłużej, że zaczynam od prac wymagających ścisłego myślenia, więc jakichś matematycznych. A potem przechodzę do prac mniej wymagających dyscypliny myślowej, więc prac nudnych, na przykład zaraz potem, po krótkiej przerwie, zabieram się zwykle do przeglądu poczty elektronicznej, czego nie bardzo lubię, bo to zabiera sporo czasu. No a potem biorę się do jakiejś roboty, ja wiem, pisania humanistycznego, poprawiania tekstów, czytania jakichś prac obowiązkowych, które wymagają już mniej dyscypliny myślowej, ale jest prawda, że praca w naukach ścisłych, matematyczna, chyba pożera więcej energii niż inne typy pracy i dlatego nie mogę, przynajmniej w moim przypadku, nie mogę jej robić zbyt długo, bo następuje zmęczenie umysłu i robi się już błędy i nie opłaci się. Lepiej odłożyć i na drugi dzień pójdzie znowuż dobrze. To też wymaga pewnej dyscypliny, żeby umieć przerwać, bo jakiś problem fascynuje albo wręcz chce się pokazać sobie, że potrafię go rozwiązać i wtedy się w kółko robi te same błędy. Także tutaj rzeczywiście w pracy naukowej dyscyplina jest bardzo potrzebna i tej dyscypliny się człowiek uczy do końca życia, mam nadzieję. Wróćmy może do pytań o wszechświat. Księże profesorze, wspominał ksiądz profesor w wykładzie o tym, że przypadek nie łamie racjonalności świata, odwołując się do Arystotelesa. Więc moje pytanie dotyczy irracjonalności. Czy ona się w świecie w jakiś sposób pojawia? Czy we wszechświecie jest w ogóle miejsce na jakąś irracjonalność? A jeżeli tak, to skąd ona się Jest wychodzi? Miejsce w świecie na irracjonalność, ale ja znajduję tylko jedno i nad tym się już nieraz zastanawiałem. Mianowicie człowiek żyje we wszechświecie, a w głowie człowieka rodzą się irracjonalne myśli i to jest wielka dla mnie tajemnica. Kiedyś napisałem w tamtym spisie tych moich artykulików, gdzieś to jest, nieduży artykulik pod tytułem Dlaczego istnieje głupota? Czy jak możliwa jest głupota? Taki był tytuł. Bo Kant napisał, prawda, jak możliwa jest nauka, a ja się zapytam, jak jest możliwa głupota? Bo we świecie nie ma głupoty. Świat działa zgodnie z prawami przyrody. One są nieubłagane. Czasem sam się wydaje nieludzkie, no, człowiek musi umrzeć i tak dalej, ale wszystko jest zgodnie z planem, że tak powiem, jest racjonalne. Mamy taki wynalazek piękny jak komputer i on ma zaprogramowany program i nie może robić coś głupiego, chyba że go tak zaprogramujemy. Ale wtedy zwykle
jak jest źle napisany program, to on na przykład pisze syntax error i się zawiesza. Nie pójdzie dalej, bo takiej całkiem głupoty to on nie zrobi. Czegoś irracjonalnego, wbrew swoim zasadom. A człowiek zrobi. Jak mój siostrzeniec był malutki i lubił filozoficzne dyskusje, ale raczej ja lubiłem z nim, bo on ciekawie odpowiadał. Jak no, zawsze mi się pytał, dlaczego 2 plus 2 jest 4, no ja mu tam wyjaśniałem na różne możliwe sposoby, a on się czasem sprzeciwiał. I jak już go tak całkiem przygwoździłem jakimiś argumentami, to mi odpowiadał, no i co z tego? I ja nie miałem na to żadnej odpowiedzi. Właśnie irracjonalność zwycięża i koniec. I tu jest ten pewien przywilej wolności, że człowiek może, czego nie może przyroda, może być głupi albo uparty i nie ma na to rady. Także to jest taka bardzo mi się zdaje filozoficzne pytanie i ja próbowałem filozoficznie na nie odpowiedzieć. Mamy też wśród tych pytań od Państwa pytanie o to, czy modlitwa ma sens. Ja widzę kilku duchownych na widowni, mam nadzieję, że to nie od nich. Czy modlitwa ma sens? A pytanie jest dłuższe, ale może nie będę w całości czytał, a chodzi o to, że jeżeli Pan Bóg istnieje poza czasem i widzi wszystko wstecz i w przód, to czy wobec tego jest sens prosić Go o to, co Pan Bóg wie, że się wydarzy? Jeśli Pan Bóg istnieje poza czasem, bo to jest też tylko koncepcja taka filozoficzna naprawdę, to my nie wiemy jak jest. Ale załóżmy, że Pan Bóg istnieje poza czasem i że coś na ten temat możemy powiedzieć, to On w takim razie widzi całą historię Wszechświata jak taki obserwator zewnętrzny. Widzi początek, widzi koniec, widzi dzieje ludzi, co który robi. I teraz załóżmy, że ja się modlę o coś tam dzisiaj, żeby na przykład nie obrodziły buraki. No i Pan Bóg to widzi, że ja się modlę, bo widzi wszystko i historię przeszłą, przyszłą. No i mu się podoba ta modlitwa i chce mi te buraki dać. No więc wtedy warunki początkowe Wszechświata umieszcza ten, że tam mają w tym dniu być buraki. I wysłuchał mojej modlitwy, chociaż zrobił to nie w tym czasie, kiedy ja prosiłem. Znaczy, z jego punktu widzenia to akurat jest wszystko jedno, czy w czasie, czy nie w czasie. Ja tak akurat tak to widzę, że można pięknie to podzielić. Znaczy, i właśnie tu jest bardzo dobre pytanie, bo ono łączy się z wykładem. Coś, co w moim przypadku, w moim punkcie widzenia jest przypadkiem, to u Pana Boga, dla mnie to jest przypadek, ale u Pana Boga to było w warunkach początkowych, że tam ten kamień się zluzował i spadł mi na głowę. Tak. Dobrze, księdze profesorowi jednak na głowę nie spadł w rzeczywistości. Skoro mowa o warunkach początkowych i o tym slajdzie, nie wiem, czy możemy wrócić do tego slajdu, czy nie? Bo ja mam pytanie, tylko ono jest dość karkołomne i boję się, że bez slajdu go nie zadam. Tego Penrose'a? Tak, szukam. To chyba wcześniej było, z tego co pamiętam. A był jeden z pierwszych, tu. Tak, jest. Dobrze, więc... Tak. Ksiądz profesor, gdy mówi na ten temat, gdy mówi ksiądz profesor o tym szczególnych warunkach początkowych Wszechświata, które niejako zostały zadane w Wielkim Wybuchu, to bardzo często opisuje tą wielką figurę jako pewne pole możliwości. Ten taki niby sześcian wykręcony, tak, biały. To jest pewne pole możliwości, pole wszystkich możliwości, z których realizuje się tylko jedna możliwość. Czyli dochodzi w tym momencie do pewnego zawężenia tych wszystkich możliwości, które ksiądz profesor nazywa często informacją. Tego w tym wykładzie nie było, ale bardzo często ksiądz profesor, gdy mówi na ten temat, posługuje się pojęciem informacji. Pojęcie informacji z kolei ma takie znaczenie w teorii komunikacji. Mianowicie komunikacja polega na przekazie pewnej informacji i moje pytanie brzmi, czy to skojarzenie jest uzasadnione w tym sensie, że można rozumieć to zawężenie możliwości, czy ten wielki wybuch jako pewien komunikat, a jeżeli tak, to komunikat wygłoszony przez kogo, być może do kogoś innego. Ja nie chcę posłużyć się słowem słowo po prostu, ale no ja tak odczytuję jakby tą część prezentacji księdza profesora. Ja myślę, że można użyć tego słowa komunikat i to by było niezbyt odległe od tej metafory, której używał Einstein, że chciał poznać zamysł Pana Boga.
czyli komunikat, jaką mu wysłał Pan Bóg czy przyroda, który on się teraz chce odtworzyć. Więc jakaś komunikacja. Zresztą w pracy uczonego, to wystarczy sobie poczytać różne biografie uczonych, to jest coś takiego psychologicznie, że praca twórcza, naukowa jest jakąś komunikacją z tą tajemnicą, czy z tym problemem, czy z tym światem, który coś mi nadaje. I ja próbuję to złamać. Jest taka bardzo ładna książka, pod której wrażeniem jestem, niedawno czytałem, wydana przez nasze wydawnictwo oczywiście, biografia Diraka, przedziwny człowiek. Dirac to był jeden z wybitniejszych, jeden z najwybitniejszych fizyków XX wieku, stawia się go na równi lub zaraz po Einsteinie. Sławne równanie Diraca, które zawiera w sobie właśnie całą mechanikę kwantową i teorię pola. I taka gruba księga i te jego zmagania się, i tam uczonych właśnie, ta komunikacja z przyrodą, to bardzo ciekawa księga. Ale jak rozumiem, kojarzy się księdze profesorowi ten obrazek ze zdaniem na początku było słowo, tak? Bo ja do tego nawiązywałem. Może ten obrazek koniecznie mi się nie kojarzy z tym słowem, dlatego że ja dokładnie znam poglądy Rogera Penrose'a i tu ich chyba podzielam, jego zdanie, że byłoby to rzeczą przedwczesną, żeby rzeczywiście na początku umieszczać Pana Boga tak jak na tym rysunku i że to on zadał te warunki, chociaż wielu ludzi tak twierdzi, że te warunki początkowe musiały być tak ściśle dobrane, że trudno sobie wyobrazić, żeby przypadkiem się same zrobiły. Ale my z kolei nie znamy właśnie teorii kwantowej grawitacji i te pierwsze momenty, ten właśnie samego warunków początkowych, one będą rządzone tą teorią kwantowej grawitacji, nie tymi teoriami, które dziś znamy. I póki nie znamy tej teorii, to jest przedwczesne umieszczanie tam Pana Boga. To jest zapychanie naszej niewiedzy Panem Bogiem, co zawsze w historii nauki się źle kończyło. Więc ja wolę tu zostawić wolne miejsce, a ten obrazek traktować jako pewnego rodzaju metaforę. Ta liczba tutaj, 1 przez 10 do 10 do 123, ona jest bardzo wymowna, bo ona coś sugeruje takiego, jakiś inteligentny projekt. Ale Penrose by nie chciał tego tak interpretować. Natomiast pojęcie logosu, myślę, że ono i Einsteinowi by się podobało, gdyby pewnie je znał lepiej, ale ono jest bardzo nośne. Bo logos po grecku to jest słowo, ale to jest nasze tłumaczenie. Naprawdę po grecku to było coś więcej niż słowo. W filozofii greckiej logos to był, krótko mówiąc, rozum wszechświata. To była racjonalność wszechświata. Bardzo tak traktowana, spersonifikowana właściwie logos. No i święty Jan w prologu do Ewangelii wziął to pojęcie greckie i je ochrzcił. Na początku było słowo i słowo było u Boga. Bogiem było słowo. I to słowo logos, wielu ludzi, wielu uczonych, wielu filozofów używa tego słowa na określenie tej siatki praw przyrody, o której ja mówiłem. Także to pojęcie logosu jest bardzo nośne rzeczywiście. Inna odpowiedź. Ale ja bym jego nie wiązał z chwilą początkową, tylko raczej z całością. Inna odpowiedź na to pytanie, jeżeli nie Bóg, to kto, czy to co zdecydowało, że taka właśnie, że te warunki początkowe zostały zadane w Wielkim Wybuchu, głosi, że każde zostały w jakimś możliwym świecie zrealizowane. Czy ta odpowiedź wieloświatowa, czy odpowiedź, która mówi, że wszystkie możliwe warunki początkowe realizują się w jakimś możliwym świecie, podoba się księdzu profesorowi tak intelektualnie, czy to jest taki po prostu jakiś wybieg? I czy to jest matematycznie możliwe? Myślę, że to nie za bardzo mi się podoba, dlatego że wszystkie ta koncepcja wielu światów, no trudno, żeby pretendowała do tego, żeby być nauką. To jest jednak jest to koncepcja niefalsyfikowalna. Nie da się jej obalić ani potwierdzić żadnym doświadczeniem. Można ją sobie traktować jako pewnego rodzaju takie myślowe ćwiczenie, rodzaj myślowego eksperymentu i w tym sensie może być pomocne. Roger Penrose, skoro o nim mówimy, napisał ostatnio książkę, która się pokazała po angielsku, a nasz Copernicus Center Press mają wydać na wiosnę, bo teraz jest w tłumaczeniu. Książka nosi tytuł 3F. Fantasy, Fashion and Faith. Faith.
wiara, fantazja i moda. Z tym, że tu chodzi nie o wiarę w sensie religijnym, tylko nie wiarę dogmatyczną, tylko chodzi o to, w co wierzą fizycy i że właśnie trzeba mieć mocną wiarę, żeby wierzyć w koncepcję wielu światów. I w tej książce Roger Penrose omawia rozmaite koncepcje takie z pogranicza fizyki i science fiction, czy filozofii, jak na przykład teorię superstrun, teorię wielu światów, a także swoją koncepcję cyklicznego wszechświata, właśnie twierdząc, że one są wytworem naukowej fantazji, która może być pożyteczna, ale trzeba wiedzieć, że to fantazja, pewnej naukowej wiary, która jest potrzebna, żeby to przyjąć, bo to nie jest eksperymentalne, i mody pewnej. Jest taka moda na teorię strun, ale ona może minąć i pewnie minie. I Roger Penrose wyciąga cały szereg argumentów i wcale niepopularnych. Ta książka miejscami jest bardzo trudna, gdzie właśnie pokazuje, że te koncepcje, jak teoria superstruna, zwłaszcza wieloświat, to są właśnie takie koncepcje z otoczki naukowej, ale nie naukowe. Mamy też pytanie o to, czy ksiądz profesor mógłby powiedzieć coś więcej o Copernicus College. Ja się obawiam, że tutaj mój rozmówca mógłby powiedzieć więcej, bo się tym zajmuje. Otóż Copernicus College to jest nasz dawny pomysł, mianowicie gdy zakładaliśmy Centrum Kopernika, to jednym z zadań tego centrum miało być kształcenie, education. No i próbowaliśmy rozmaitych metod, także były na przykład uniwersyteckie kursy, dwa lata trwały takie studium magisterskie pod tytułem Filozofia w nauce. Ale w ostatnich latach moi współpracownicy wymyślili coś, co się okazało znacznie bardziej skuteczne i Łukasz jest jednym z tych moich właśnie współpracowników, którzy się tym zajmują. Mianowicie tak zwany e-uniwersytet. To w Polsce jest mało znane, ale na przykład w Stanach Zjednoczonych jest bardzo popularne, że są kursy internetowe i można sobie, każdy się może na taki kurs zapisać. Niektóre są płatne, niektóre nie. I zaliczyć sobie dany wykład, a potem może w swoim kurikulum uniwersyteckim zaliczyć to jako pewien wykład. I otóż myśmy zorganizowali taki e-uniwersytet. Jest on darmowy, ale trzeba się zarejestrować. I tam są różne wykłady. Nie ma na razie ich tak bardzo. Ile mamy w tej chwili? Około kilkunastu, może 20, ale wiele jest przygotowywanych, bo pytanie brzmiało też, czy będą inne wykłady. W ogóle, drodzy Państwo, ta kartka naprawdę istnieje, to nie jest mój wymysł, to nie jest reklama czy kryptoreklama. Ktoś z Państwa to zapytał, bardzo mi osobiście również miło z tego powodu, chyba że Pan Rektor podłożył tą kartkę. Ale... My mamy, proszę Pana, 200 wykładów u nas na uczelni. My nie konkurujemy. Również dlatego, że Copernicus College jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych. Wystarczy dostęp do internetu, można się na wykład między innymi księdza profesora. Wykłady są interaktywne, to znaczy po wykładach, po wysłuchaniu cyklu wykładów trzeba je zaliczyć też przez internet. No i na razie nie wiem, żaden uniwersytet ich nie respektuje w Polsce, ale mamy tych słuchaczy, którzy są rejestrowani, dosyć sporo. 7000 ponad. No właśnie. Więc zachęcamy Państwa do studiowania u księdza profesora, tym bardziej, że takie pytanie padło i będzie jeden z wykładów niedługo ruszy, w którym ksiądz profesor bierze udział, więc można się również do niego... A poza tym Centrum Kopernika ma bardzo wiele, kilkaset filmów na YouTube, też z pełnymi wykładami po polsku i po angielsku. Tak, więc również ten wykład, o którym mówiłem, jeżeli będą chcieli Państwo posłuchać innego wykładu księdza profesora na ten sam temat, o tym samym tytule, to można go tam znaleźć. Ja jeszcze dodam, że ten wykład również ukaże się na naszym portalu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, także zapraszamy Państwa. I to z doświadczenia wiem, że to szybko się dzieje, za tydzień, dwa. Jesteśmy szybcy. Właściwie wyczerpaliśmy wszystkie pytania, które w jakiś sposób je wyczerpaliśmy, nawiązując jakby w innych pytaniach do tych, które miałem tu zapisane na kartce. Może jeszcze to. Ostatnie. Tak.
przy użyciu, tylko tu jest napisane VLT, to jest pewnie jakiś teleskop, ale ja się nie znam na tym, odkryto miejsce, galaktykę, której elektromagnetyzm jest podobny do Drogi Mlecznej i pytanie, czy to ważne? Szczegółów nie znam, ale na pewno ważne. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję księdzu profesorowi, panu Łukaszowi, państwu i do zobaczenia. Dziękujemy serdecznie.